ponad 60 cm w bicepsi, waga około 120 kg, żelazny chwyt i bardzo duży zapał. To z pewnością mogłoby przerazić niejednego śmiałka, który stanąłby z nim w oko w oko. Ale czy pomoże podczas przechodzenia przez skomplikowane przeszkody? O tym przekonamy się już 22 marca, we wtorek, o godzina 25 w Ninja Warrior Polska. Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, nie zamierza poddać się bez walki. To chyba najcięższy zawodnik w historii programu, zauważa Łukasz Juras Jurkowski i dodaje, ciekawe, czy konstrukcja wytrzyma pod jego ciężarem. Trudno nie zgodzić się z komentatorem Ninja Warrior Polska. Takiego uczestnika do tej pory w show Polsatu naprawdę nie było. Będzie hardkorowo, zapowiada Robert Burnejka, litewski kulturysta, znany w sieci jako hardkorowy koksu. Przed startem zjadłem same stejki, dlatego teraz jest moc. Czy się boję przeszkód? Ja, nie, tylko publiczność musi się bać. Jak wpadnę do wody, to wszyscy będą mokrzy naokoło. Żartuje zawodnik.